Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No dzisiaj mamy taką pogodę, że jest duża mgła, ale gołębnik, który mamy na sprzedaż, to jest ze wspólnego gołębnika Krosin, jest w miarę widoczny z tej odległości. Ten gołębnik tutaj widzimy połowę jego, symetryczna druga część jest z tamtej strony. Tutaj mamy wloty założone, tam już są zdjęte, a koledzy ten gołębnik tutaj z Krosina będą sprzedawać. Proszę bardzo, powiedzmy coś więcej o nim. Witam kolegów serdecznie. Chcemy sprzedać ten gołębnik w tym miejscu. Tutaj musimy zagospodarować teren. Nie używamy już go od 2 lat praktycznie i w tej chwili chcielibyśmy go zdemontować. Szerokość gołębnika to jest 3 metry, długość 20, jeśli chodzi troszeczkę o... 20 ponad chyba, no, minimalnie tak, ponad tam będzie. No, 1,2 m może być czasami więcej, ale na filmikach można zobaczyć tych wcześniejszych, tutaj u kolegi Krzysztofa, jak ten gołębnik był tam w środku, wygląda. Nie będziemy dzisiaj wchodzili. On jest z wyposażeniem całym? On jest, tak, on Ruszta jest, cały jest z rusztami był, tylko ten pierwszy przecionek, to nie było ruszy tam, gdzie kosze, karma stała, reszta jest na ruszcie. Są 3 przedziały zrobione i w tej chwili jest chyba 450 siodełek jeszcze. Mhm. Tutaj właśnie zobaczmy, mamy wloty. Wloty to są już pod system przygotowane, tak, wszystko gotowe. I tam, jest, tam z tamtej strony wolier jest jeszcze jeden, ale on jest teraz zdemontowany. On jest zdemontowany, ale on jest. I tu mamy taką piękną wolierę dużą. Do niej wejście się, tutaj widzimy, tymi drzwiami ze środka odbywa i bardzo łatwo te gołębie tutaj sobie tak przeganiać niejako. I one mają bardzo dobre warunki do tego, żeby tutaj spędzały na świeżym powietrzu czas. Tutaj popatrzmy tutaj, jak będziemy chcieli zobaczyć, jak gołębnik wygląda w środku, to możemy sobie spokojnie na tych filmach wszystkich, które tutaj nagrywaliśmy, zobaczyć. Tak, tutaj... jeśli chodzi o przewiezienie tego gołębnika, to trzeba go podzielić mniej więcej w połowie na 2 elementy, takie po 11 metrów. Z tym, że wy się tym zajmujecie, możecie firmę tak, pokazać, która takie coś z transportem oferujemy, zrobi. Oferujemy pomoc przy załadunku. I oferujemy też pomoc w organizowaniu transportu. Tak, rozładunek już musi ktoś sam zrobić. Rozładunek ktoś musi sobie sam zrobić, ale też poinstruujemy w jaki sposób, bo tutaj jest rusz stalowy. Na tym ruszcie stalowym jest zainstalowany rusz drewniany. Także od dołu można tutaj takie dodatkowe wzmocnienia tylko dać na czas transportu i cały taki obiekt podzielony na pół jedzie do kogoś, kto go kupi. Dobrze. Plus ta woliera oczywiście. Nie? I ta woliera, to jest czyli... Ale woliera też jest tutaj, ona była ocynkowana, ten cały róż jest ocynkowany bardzo ładnie, także tam ona też powinna bardzo długo posłużyć. I ona też jest w jednym elemencie transportowana. Nie? Czyli zachęcamy wszystkich do zapoznania się z taką ofertą, tutaj do zadzwonienia do kolegi Sebastiana i zapytania się o szczegóły związane z zakupem. Tutaj popatrzmy, bo my widzimy tą część, która tutaj jest akurat po prawej stronie, natomiast jeszcze pokażmy tą część po lewej stronie, tam w tym, za tym szarym, bardziej na lewo, tam jest to pomieszczenie, gdzie się znajdował i komputer, i się znajdowały karmy, kosze tego typu. Tutaj był jeszcze jeden wlot, a teraz jest nieużywany, a koledzy, zobaczmy tutaj, oni cierpią tutaj niejako na brak placu niejako pod kolejne hale i w związku z czym ten gołębnik tutaj musi zostać zdemontowany, żeby ten plac tutaj, który mamy, tutaj z tego placu obserwowaliśmy właśnie przylot gołębi na finale. Tutaj sobie możemy sobie tutaj po prostu pooglądać. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot. Dziękujemy. Dobry lot.